Cześć, witaj serdecznie na tym takim odcinku odnośnie newsów Wypokrągło. Słuchajcie, mamy kolejne newsy. Ja oczywiście zaraz wam je wszystkie przeczytam. Zaczniemy sobie od tego, że mamy event Animation Week. I w Pokrągło odbędzie się event, który jest powiązany z anime. Na Pokémon Live możemy przeczytać, że tak, trenerzy, Animation Week 2020 bazowany na Pokémon Journeys już niedługo odbędzie się w Pokémon Go. Podczas tego wydarzenia Pokémony i inne atrakcje będą związane z dwoma głównymi postaciami, Ash oraz Goh. Dodatkowo gracze będą mogli wziąć udział w ekskluzywnym czasem zestawie zadań inspirowanym wydarzeniami w anime. I teraz słuchajcie, ten event zaczyna się od piątku 6 listopada o 8 do czwartku 12 listopada o 22 lokalnej czasu i będziemy mieć takie atrakcje. Wildcat Pikachu pojawi się na dziko. Niektórzy szczęśliwi trenerzy mogą go spotkać w wariancie Shiny. Oczywiście, jak pamiętacie, Wildcat Pikachu był dostępny na Spotlight Towerze. Ja się cieszę, że trafiłem 3, bo 3 trafiłem w Grenlandii. Zresztą robiłem z tego live'a. Myślałem, że będzie, o, nawet sprawdzałem sobie cenę na eBay, że o, on będzie pewnie dużo kosztował, a jednak się okazuje, że znowu powraca. I słuchajcie, najważniejsza wiadomość w sumie. Od czwartku 5 listopada 22 do poniedziałku 16 listopada 22 Lugia będzie dostępna w rajdach, tym razem z atakiem Aeroblast, więc będą live'y z rajdów na Lugię. I teraz na live'ach jest nowy cel, bo jak widzicie, uzbierałem na mikrofon. Nowy cel jest taki, że zbieramy na Pokecoins, w sensie Pokecoins, Boże, co ja chciałem powiedzieć, na Raid Passy na Lugię. Jest ustawiony cel setka i to jest na Raid Passy do 6 listopada. I tak, Pokemony takie jak Iwizor, Pinsir, Snorlax, Golurk i inne pojawią się w rajdach. Na dziko części pojawia się Palpazar, Execute, Kibon, Skyter, Ratnin, Syndacool i inne. Szczęśliwcy mogą spotkać Shiny, Kibona, Pichu, Mantaika, Rayolu oraz Kiona. Będą się wykluwać z jajek 7-kilometrowych. Nowy ograniczony czasowo zestaw zadań inspirowany odcinkami Pokémon Journeys. Goh pojawi się jako niespodzianka podczas robienia zdjęć i przedmioty dla postaci inspirowane Goh w sklepie gry za darmo. I teraz już wiadomo też, co będzie na Community Dayu w listopadzie. Będziemy mieć dwa Community Daye. Będzie Community Day na Elektabuzz i na Community Day na Magmara. To jest oczywiście po raz pierwszy w historii miesiąc, w którym odbędą się dwa Community Daye. I tak, data i czas będzie 15 listopada od 11 do 17. Atrakcja Elektabuzz będzie się częściej pojawiać na dziko. Podczas zrobienia zdjęć czeka nas niespodzianka. Specjalny atak dla Electrivile'a to będzie Flamethrower. Możliwy do uzyskania od rozpoczęcia Community Daye aż do 2 godzin po zakończeniu eventu. Promocyjna dostępna do jednorazowego zakupu paczka zawierająca Elite Fast IMK 30 razy Ultra Ball, 3 razy Super Inkubator, 3 razy Incense 1280 monet. Darmowy zestaw limitowanych czasowo zadań pozwalających na zdobycie Sinnoh-Stone'a i innych przedmiotów. W sklepie gry będzie można kupić bilet, oczywiście cały czas w tej samej cenie, czyli 2,99, który da wam dostęp do mini researchu podczas Community Day'u. Tradycyjnie będzie to zestaw zadań pozwalający zdobyć kilka dodatkowych przedmiotów oraz szansa na spotkanie Elektabuzza oraz jego ewolucji. Elekid będzie w jajkach 2-kilometrowych. Bonus 1/4 dystansu dla jajek zainkubowanych po rozpoczęciu wydarzenia, także pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Aktywowane w trakcie wydarzenia intencje będą trwały 3 godziny i Magmar Community Day będzie 21 listopada, będzie w sobotę od 11 do 17. Atrakcje będą takie, że Magmar będzie częściej się pojawiał na dziko. Podczas robienia zdjęć czeka nas niespodzianka. Specjalny atak dla Magmortara to będzie Thunderbolt. Możliwe do uzyskania od rozpoczęcia Community Day aż do 2 godzin po zakończeniu eventu. Promocyjna dostępna do jednorazowego zakupu paczka zawierająca Elite Charge, IMK 30, Ultra Poli, 3 Super Inkubatory, 3 Lucky Eggi, 1280 monet. Darmowy zestaw limitowanych czasowo zadań pozwalających na zdobycie Sinnoh-Stone'a i innych przedmiotów. W sklepie gry będzie można kupić bilet w cenie 2,99, stara cena, który da wam dostęp do mini researchu podczas Community Day'a. Tradycyjnie będzie to zestaw zadań pozwalający zdobyć kilka dodatkowych przedmiotów oraz szansa na spotkanie Magmara oraz ewolucji. Słuchajcie, Magby będzie w jakich 2-kilometrowych, bonus to oczywiście 1/4 dystansu dla jajek, czyli bardzo ważna informacja, żeby wkładać jajka zdobyte właśnie podczas eventu 2-kilometrowe podczas Community Day'a do inkubatorów, bo jest szansa na układzie Shiny Magby. Ja chyba to zrobię, bo jeszcze Shiny Magby nie mam. Jeżeli wy nie macie, to też możecie kluwać. I oczywiście incensy będą trwały 3 godziny. Także ja wam dziękuję za oglądanie tych newsów. Ja tutaj się biorę za nagrywanie, za montowanie w sumie odcinka z unboxingu mikrofonu i lampy. Także wyczekujcie. Mam nadzieję, że
Napiszcie sobie w komentarz, co sądzicie o tych, o tym komunitaju, o tych dwóch komunitajach w jednym miesiącu i co sądzicie o tym nowym evencie. Trzymajcie się, hej, zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie. Oczywiście polecam załączyć dzwoneczek, bo będzie dużo streamów. Trzymajcie się, hej.